Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piątek 2 lutego z kościoła świętego Mateusza w Łodzi. Dzisiaj przeżywamy dzień ofiarowania Pana Jezusa i nie przez przypadek stoję tu w tym miejscu, bo za moimi plecami mamy witraż, mam nadzieję, że widoczny, który przedstawia scenę, kiedy to 12-letni Jezus przybywa do świątyni jerozolimskiej. To przybycie 12-latka do świątyni ma swoje konsekwencje w tym, co dzisiaj przeżywamy w dniu ofiarowania Pana Jezusa, kiedy to rodzice przeprowadzają małego Jezusa do świątyni. Tam dochodzi do tego spotkania z prorokinią Anną czy z sędziwym Symeonem. Oni tam przychodzą nie po to, żeby wypełnić jakiś rytuał, jakiś pusty gest, bo tak wypada, bo tak wszyscy robią, ale oni przychodzą z potrzeby serca, by z jednej strony podziękować Panu Bogu za swojego Syna, ale z drugiej strony też, by ofiarować Go Bogu, by w ten sposób okazać swoją wdzięczność, ale też i gotowość do tego, aby On wyruszył na tą misję, z którą przyszedł na świat. I właśnie ten witraż, który przedstawia scenę 12-latka w świątyni, który przychodzi, by słuchać, ale też by dzielić się swoim spostrzeżeniem po wysłuchanym słowie, to pokazuje, jak ważne jest to, abyśmy świadomie jako rodzice, jako wychowawcy, jako duszpasterze podchodzili do naszych obowiązków i to też nam ta scena pokazuje, jak ważnym jest to, aby przyprowadzać, aby pokazywać, co jest ważne, że to nie są puste gesty, jak chrzest, konfirmacja, ale że za tym kryje się coś o wiele głębszego, bardziej wartościowego, co później owocuje w życiu każdej i każdego z nas. I właśnie ten witraż w kościele świętego Mateusza pokazuje nam, jak ważne i konsekwentnie realizowane zadania, które Pan Bóg nam dają, przynoszą dobre i oczekiwane owoce. A dzisiaj chciałem podzielić się z Wami słowem z naszej książeczki, z Biblią na co dzień. W Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, w 2:3 czytamy: pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Oraz Ewangelii Mateusza, 5:1-2. Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. W jednym, jak i w drugim tekście jest mowa o tłumach, o tym, że ludzie podążają do Chrystusa, podążają do Boga, że mają taką potrzebę i trzeba im to umożliwić, aby do tego spotkania doszło. I patrząc na Ewangelię, to jest Ewangelia Mateusza, 5, a więc początek kazania na górze, jednego z najbardziej ważnych tekstów, które Jezus pozostawia swoim współwyznawcom. Tam widzimy, że ten tłum, który mu towarzyszył, nie odpuszcza, jest blisko. Dlaczego Jezus wychodzi na górę? Ktoś może powiedzieć, po co ich męczyć? Wejście na górę to przecież jest wysiłek. Ale Jezus tam przychodzi z bardzo praktycznego powodu. Jezus doskonale ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób rozchodzi się fala dźwiękowa. Dlatego wychodzi na górę, żeby wszyscy Go usłyszeli. Bo w tym spotkaniu nie chodzi o to, żeby dotknąć, czy może, mówiąc dzisiejszym językiem, żeby sobie zrobić selfie, zdjęcie z kimś, kto jest ważny, kto pięknie przemawia, kto robi wielkie rzeczy. Ale Jezusowi chodziło o to, żeby ci ludzie, którzy już przyszli, a to była rzesza ludzi, całe mnóstwo ludzi, żeby każdy usłyszał, żeby te Jego słowa, które wypowiada, trafiły do każdego człowieka. Zresztą w innym fragmencie Ewangelii Jezus też, wiedząc, jak rozchodzi się fala dźwięku, wypływa na jezioro i przemawia z łodzi, by ta fala dźwięku po tafli wody docierała do uszu wszystkich, którzy byli zgromadzeni nad brzegiem jeziora. A więc Jezus wykorzystuje wiedzę, nie boi się tego.
I tak samo to jest taka zachęta dla nas, że przecież jest tylu ludzi, którzy żyją w ciemności, którzy potrzebują dobrej nowiny, potrzebują Ewangelii. Zróbmy wszystko, żeby to słowo do nich dotarło, żeby oni usłyszeli. Tak jak teraz to się dzieje w odsłuchiwaniu z YouTube'a tego rozważania, jak to się dzieje każdego dnia dzięki chrześcijańskiej telewizji internetowej. Mamy narzędzia, mamy możliwości, żeby ten przekaz, ta dobra nowina, to, że światło mocniejsze jest niż ciemność, żeby to docierało do serc tych wszystkich, którzy są pogrążeni w ciemności, którzy szukają, którzy pytają, którzy się miotają. Mamy możliwości, wykorzystujmy je, by to słowo niosło pokój, wnosiło nadzieję, szerzyło miłość w tych czasach, jakie mamy. A wiemy, ile jest niepokoju, ile jest deficytu w wielu obszarach naszych relacji. Niech to słowo Ewangelii będzie głoszone i niech przynosi dobry plon każdego dnia. Tego Wam z całego serca życzę. Dobrego dnia.